właśnie, zapraszam Was dzisiaj na haul kosmetyczny. Haul kosmetyczny z dwóch miejsc. Dlatego mówię miejsc, dlatego że pierwsze jest to sklep Rossmann, a drugie jest to po prostu Avon, czyli kosmetyki, jakie ostatnio kupiłam w Avonie. Nie będę przedłużać, będę Wam pokazywała i obok będziecie widzieć ceny. Dlatego że w tej chwili nie mam przy sobie paragonu, znaczy mam paragon z Rossmana, ale nie mam tej adnotacji od mojej siostry, ile dałam za kosmetyki, ile za poszczególny kosmetyk, więc po prostu będę Wam tutaj pisać. Później znajdę i edytując film, wszystko uzupełnię. Zacznijmy może od Avonu. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam w Avon i jest oczywiście otwarta, z tego względu, że już musiałam wywąchać, jest to zapach, którym ja się zakochałam. Bardzo rzadko zapach perfum mnie tak przykuwa, a właśnie tak z tym jest. I pokażę Wam właśnie też mój trzeci flakon, albo czwarty tych perfum. Jest to Far Away Infinity. One raz są w katalogu, raz ich nie ma, więc różnie to z nimi bywa. I teraz znowu są i po raz kolejny po nie sięgnęłam. Buteleczka prezentuje się w ten sposób. Zapach jest nieziemski. Dla mnie to są, no, coś niesamowitego. Naprawdę. Uwielbiam, po prostu uwielbiam, więc znowu po nie sięgnęłam. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, jaką kupiłam, kupiłam sobie balsam do ciała, dokładnie zaawansowane serum antycelulitowe. Wygląda ono tak, pojemność 150 ml i powiem Wam, że to serum raczej, ja nie stosuję nigdy takich kremów, jakby wiecie, z taką pewnością, że na pewno zlikwidują mój celulit, albo wyszczupią moje udo, albo podniosą moje pośladki, nie. Ale wszystkie te kremy mają w sobie coś takiego, że przynajmniej ja to widzę, albo jest to efekt placebo, nieważne, ja to widzę i czuję ujędrnienie moich ud. A właśnie do tego celu mam zamiar stosować to serum z Avon. Więc o, takie serum jest moje. Będę stosować, oczywiście o wszystkim się dowiecie, jak i co. Sięgnęłam również po peeling. Ja rzadko kupuję takie gotowe peelingi, dlatego że jestem miłośniczką tych naturalnych peelingów, szczególnie z kawy, więc... Ale postanowiłam sięgnąć po ten peeling, on miał jakąś super niską cenę, oczywiście powinna się to wyświetlić. Oczyszczający, ujędrniający peeling do ciała z ekstraktem kolumbijskiej kawy, więc tutaj też mamy kawę w składzie i co planuję robić, to właśnie masować swoje uda, brzuch i pośladki, a później smarować tamtym serum. Ogólnie pachnie bardzo pięknie kawowo, to mi się na maksa podoba i bardzo lubię tą serię Planet Spa, dlatego myślę, że się nie zawiodę. Mam nadzieję, że peelingować będzie, że będzie spełnił swoje zadanie, oczywiście o tym się dowiecie. Ok, i kolejne rzeczy to są trzy pomadki, które ja otworzyłam, bo one wszystkie już były trzy. Och, widzicie, tamta to stara. Dwie pomadki i konturówka. Ja je otworzyłam, bo one były takie w foliach, ale je potwierdzam, bo musiałam posprawdzać kolorki. Pierwszy kolor, jaki chciałam Wam pokazać, to był kiedyś, bardzo dawno temu, nawet nie wiem, czy ja jeszcze nagrywałam na YouTube, i czy już nagrywałam na YouTube, czy jeszcze nie nagrywałam, jakoś nie potrafię sobie przypomnieć, ale właśnie ta seria Extra Lasting, te czerwone pomadki, kolor Vintage Pink, to był mój kiedyś ulubieniec, więc pierwszy kolorek to jest Vintage Pink i ja sobie tutaj zrobię dla Was, pokażę Wam ten kolor. On jest bardzo delikatny, różowy, taki zgaszony róż, nie jaskrawy, nie za jasny, nie za ciemny, no moim zdaniem perfekcyjny, na pewno nieraz mnie zobaczycie w tej pomadce. A druga nazywa się Forever Pink i to już jest bardziej taki róż, ale też jak najbardziej mi się podoba i ona jest już bardziej taka błyszcząca, jak widzicie. No zobaczymy, jedną i drugą testować będę, na pewno w filmach się będę z nimi pokazywała na ustach, więc zobaczycie. I kolejną rzecz, po jaką sięgnęłam, jest to konturówka, którą ja uwielbiam akurat w tym kolorze, więc ja już swoją wykończyłam, kupiłam po raz drugi ten sam kolor. Kolor jest to Pink Kashmir i jest to po prostu wysuwana konturówka do ust, która ma przepiękny różowy kolor, nienachalny, bardzo ładnie można powiększyć usta takim kolorem, lekko wyrysowując wyżej niż mamy obrysowane usta, potem wypełnić pomadką. No przepiękna konturówka, przepiękna, bardzo ładnie się utrzymuje, więc to są rzeczy, jakie kupiłam w Avonie, ale to nie koniec, przepraszam. Jeszcze kupiłam dwa płyny do kąpieli, jeden jest już trochę użyty, z tego względu, że już dwie kąpiele odbyłam, kąpiąc się właśnie w tym płynie do kąpieli. Te płyny do kąpieli mają w sobie coś takiego, że pachną nieziemsko i cała łazienka naprawdę pachnie nieziemsko i ten zapach akurat, truskawki z kremem, no po prostu, czyli to takie truskawki z bitą śmietaną, zapach lata, przepyszny, jakby, no coś cudownego, zapach jest bombowy, więc to pierwszy płyn do płukania i drugi płyn to jest, poczekajcie, jakie to owoce, płyn do kąpieli, nie mam pojęcia, granat i peonia, jakie to owoce, czyli mamy kwiat i owoc. I tu jest też obłędny zapach. Obłędny.
Obłędny zapach. Ja już sobie odrywałam kawałek folii, żeby to powąchać. Pachnie przecudownie, więc takie płyny do kąpieli. Dla mnie minus to to, że są mało wydajne, albo po prostu ja tak szaleję, dlatego że jak widzicie, zużyłam tyle opakowania, a na dwie kąpiele mi dostarczyło. Ja lubię dlać dużo płynu. Więc takie płyny. I to dobra, zakończmy. Zakończmy już Avon, bo widzę, że to już nie Avon, więc przejdźmy teraz do Rossmana. Pokażę Wam rzeczy, jakie kupiłam. Pierwsza rzecz, sama nie wiem, czy ją zastosuję, czy to zrobię. Pewnie mi napiszecie, zrób, zobaczymy, co będzie. Nagraj film i może i tak zrobię. Zobaczymy, jak się zdobędę na odwagę. Wiecie, że ja już, no już trochę nie farbuję swoich włosów. Trochę, to już ze 2, 3, 4 lata, sama nawet nie wiem ile, ale już trochę nie farbuję tych włosów. Myślę, że to już wszystko to mój naturalny kolor, dlatego, że miałam takie żółte końcówki, które ścięłam. Dość dużo włosów ścięłam, jak wiecie. I teraz mój naturalny kolor wygląda tak. Moim zdaniem jest to taki ciemny blond, który wiadomo ma końcówki troszeczkę jaśniejsze, o jak widać, przy skórze głowy, ale sięgnęłam dzisiaj po to. Po coś, co już jest bardzo znane, L'Oréal Paris Colorista Ombre, efekt stopniowanego koloru. I trochę mi na tym zależało, żeby rozjaśnić sobie jeszcze bardziej końcówki. Mam nadzieję, że to pomoże. Ja nie mam zamiaru tego w ogóle nakładać na nasadę głowy. I efekt taki, jak jest tutaj na obrazku, no na maksa mi się podoba. Ja takiego aż nie uzyskam, dlatego że ja nie mam aż tak ciemnych włosów. Ale no mam nadzieję, że wyjdzie, że włosy nie będą żółte. Raz się żyje i mam zamiar to przetestować, tym bardziej, że nie kupiłam tego w cenie regularnej, tylko została jedna, że jedna, jedyna, która była właśnie tak otwarta, czyli opakowanie miała rozwalone, pani mi pokazywała, że wszystko jest w komplecie i cena, jaką ja dałam za to, to jest 14 zł, więc po prostu wołało do mnie, weź mnie i tak też zrobiłam. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam dzisiaj w Rossmanie, jest to La Petite Merci. Dobra, nie będę kalczyła języka, bo znowu źle przeczytam, wiadomo. Jest to żel pod prysznic o zapachu truskawki. Naprawdę pachnie na maksa truskawkowo i to też była promocja na to dzisiaj. Na maksa truskawkowo, więc znowu przywołuję do siebie lato. Ok, kolejny żel pod prysznic, jaki wziąłam, który też mnie po prostu skusił i ceną, i zapachem. Jest to Fa Romantic Moments i tutaj mamy zapach kaszmiru i białej róży. Przepięknie pachnie. Przepięknie, więc kolejny żel pod prysznic, jaki wzięłam w Rossmanie dzisiaj. Kolejną rzeczą w Rossmanie, może nie kosmetyczną, ale wzięłam mydełko do odplamiania. Ja zawsze kupuję to mydełko. Ja jestem zachwycona, dla mnie po prostu świeża czy stara plama. Potrę, na noc zostawiam taką starą plamę, która już trochę jest jakby na odzieży, a taką świeżą chwilę przetrę, 5 minut mogę prać normalnie ubranie. Każda plama schodzi. Mnie jeszcze to mydło nie zawiodło, więc kupuję. Kolejną rzeczą kupioną w Rossmanie są to kępki rzęs. Mi rzęsy, jak wiecie, urosły po Long for Lashes, tak? Po tej odżywce Long for Lashes i ja Wam powiem, że od kiedy przestałam ją stosować, a już miesiąc na pewno jej nie stosuję, nie zauważam, że żeby moje rzęsy stały się krótsze czy jakieś inne, na pewno to się stanie z czasem, ale na razie tego nie zauważam, ale chciałabym od czasu do czasu dodać takiego, wiecie, takie zrobić sobie kocie spojrzenie. Często tak robiłam, przyklejałam 2-3 kępki po prostu w wnętrznym kąciku oka i kupiłam sobie te kępki z dlatego, że one są bardzo fajne, ja już je kiedyś miałam. Nie zawiodłam się, ja mam klej Duo, oczywiście, którym kleję swoje kępki. A tu, ale mamy tutaj dołączony klej, gdyby ktoś pytał. Nie testowałam jego nigdy, więc nie wypowiem się, czy działa, czy nie działa. Kępki wyglądają w ten sposób i mają moim zdaniem idealną długość właśnie do dodania spojrzeniu takiego, wiecie, takiego bardziej sexy looku. Ok, kolejną rzeczą, jaką kupiłam, jest to gąbka, tak naprawdę gąbka do mycia, pomaga zmniejszyć występowanie pomarańczowej skórki, strata tata. Nie o to mi chodziło, ale o to, żeby była właśnie bardzo, bardzo szorstka. Ja lubię sobie robić taki ostry masaż pod prysznicem gąbką, a moja już po prostu prosiła, żeby ją wymienić, więc kupiłam następną. Kolejną rzeczą w Rossmanie są to działania antybakteryjne oczyszczające plastry do twarzy. Pierwszy raz kupiłam te plastry do twarzy, nie mam pojęcia, jak działają z firmy Isana Young. Ja z firmy Isana Young bardzo lubię te punktowe plasterki zwalczające tych nieprzyjaciół na naszej twarzy, a takich jeszcze oczyszczających plastrów do twarzy nie miałam. Oczyszcza zatkane pory, zawiera kwas salicylowy na pryszcze i wągry. Bardzo jestem ciekawa, więc na pewno testować będę i dam Wam znać, jak działają. Kolejną rzeczą i myślę, żeby nagrać jakiś makijaż w końcu, bo wiem, że mnie o to prosicie i wtedy byśmy przetestowali razem wspólnie ten produkt. Ja go nigdy nie miałam, pierwszy raz go dzisiaj widziałam, chociaż wiem, że to jest stary produkt, ale jest to jasno-brązowa wodoodporna kredka do konturowania brwi z firmy Lovely i Wam powiem, że ona ma właśnie taki inny trochę kształt niż zazwyczaj kredki mają, o jak widzicie. No mam nadzieję,
że da się tym jakoś zaznaczyć brwi. Ja w tej chwili mam ciemne brwi, dlatego że kładłam sobie ostatnio henne na nie i to stąd taki efekt. Ja sama robię henne i po prostu. Dobra, i tak się rozglądam, że to chyba tak. To już wszystkie kosmetyczne zakupy, jakie chciałam Wam pokazać. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, dziękuję Wam ślicznie, że ze mną jesteście, że jest Was coraz więcej. Dziękuję Wam ślicznie, że przekroczyliśmy, Wy przekroczyliście. No, wiecie, o co mi chodzi. Liczbę 23 tysięcy subskrypcji. To jest coś niesamowitego. Dziękowałam Wam na Instagramie i tutaj również serdecznie Wam dziękuję. Za dzisiejszy film również Wam dziękuję. Znaczy, za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!